Dzień dobry. 1 lipca 2023 roku minęło 90 lat od utworzenia w Kórniku placówki naukowej zajmującej się badaniami roślin drzewiastych i współtworzonych przez nie układów ekologicznych. Ówczesny Zakład Badania Drzew i Lasu to dzisiejszy Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, w którym prowadzone są badania naukowe w dwóch dyscyplinach naukowych – naukach leśnych i naukach biologicznych. Nasze osiągnięcia naukowe w obu tych dyscyplinach zaklasyfikowane zostały przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do najlepszych w kraju. Rośliny drzewiaste stanowią wyjątkowy, niezwykle interesujący, a przy tym wymagający obiekt badawczy. Wiedzę o nich pogłębiają naukowcy w licznych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Z wynikami tychże badań zapoznać się można, czytając specjalistyczne artykuły naukowe, książki, a także uczestnicząc w konferencjach naukowych. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji naukowej pod tytułem Biologia i ekologia roślin drzewiastych, która odbędzie się od 9 do 11 października tego roku w Kórniku i w Poznaniu. We wcześniejszych dwóch edycjach tejże konferencji, w 2013-2018 roku, uczestniczyło blisko 300 osób, naukowców i praktyków. W środowisku przyrodników dyskutowaliśmy o najważniejszych problemach badawczych dotyczących biologii i ekologii roślin drzewiastych, a także o możliwościach wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce. Dyskusje te były niezwykle inspirujące. Mam nadzieję, że tak będzie i podczas tegorocznej konferencji połączonej z obchodami jubileuszu 90-lecia Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Będzie nam bardzo miło spotkać się z Państwem w naszym Instytucie. Nic tak bowiem nie uświetni naszego jubileuszu, jak możliwość wspólnego z Państwem spędzenia czasu i merytorycznej dyskusji o łączących nas obiektach wspólnych badań.